Otworzę! Już idę! Kto tam? Halo? No kto tam idzie? Pewnie pomyłka, nikogo nie ma. A może sąsiad się pomylił? Nieważne. No szkoda, że nie udała nam się przeprowadzka na twoje urodziny. Trudno, niekiedy nie mamy wpływu na to, co się dzieje. O! Znowu ktoś dzwoni. Kto tam? Halo? Halo? Ktoś znowu sobie robi głupie żarty. Znowu? Już raz dzwonił. A nieważne. A co byście w ogóle mówiły o tej przeprowadzce? No bo były takie nasze plany, Marek, żeby 11 urodziny Michasie były w nowym mieszkaniu. Bo wszystko się skomplikowało. Ale Marek, nic straconego, za rok też będą urodziny. I wtedy się na pewno uda. Racja, a jak wy też tak myślicie, to zostawcie łapkę w górę. Tato, ale w ogóle nam się uda, to twoje urodziny będą pierwsze. W nowym mieszkaniu, myślę, że damy radę. Nie, no teraz ja odbiorę. O nie, ciekawe. Halo? Proszę nie robić sobie żartów. Zaraz wezmę i wyłączę dzwonek w tym domofonie. Daj spokój, podzwoni i skończy. Znudzi mu się. Jak mu się znudzi, to pójdzie. Też racja. Masz, zobacz na chwilę. Muszę coś powiedzieć. Musimy Michasi przygotować jakąś niespodziankę urodzinową, jak co roku. Ale co by tu fajnego wykombinować? Ja mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy się uda. Idę otworzyć! Nie ma nikogo. Jak to? Przecież słyszeliśmy, że ktoś pukał. Ale ja mówię wam, że nikogo nie ma. O nie, tylko nie mówcie mi. Ale jak? Przecież on miał się komunikować przez komputer. Kto? O czym wy gadacie? Ups, nie o czym. A raczej o kim? To o kim? No. No Marzena, no powiedz. Marzena, wszystko okej? Okay? Mama coś musi sprawdzić. Ale co? Teraz wszystko okej, okay. Możemy rozmawiać. Komputery są wyłączone. Co wy macie z tymi komputerami? W Warszawie też dziwnie zachowywałyście się. Zresztą też przy komputerze. Teraz też jakieś głupoty gadacie. Tato! Marek, słuchaj, pamiętasz sytuację z wiosny? Kurier, elektryk, sąsiad. Czyli bliźniak. No i co? Przecież już się wszystko uspokoiło. Tak ci się tylko wydaje. Pamiętasz sytuację z hotelu? Kto by nie pamiętał? Właśnie mówię, że zachowujemy się dziwnie. Marek, on wrócił i dał nam kolejne zadania. Wyjazd do Warszawy to jego sprawka. On to wszystko zaplanował, dał nam nawet instrukcje. Ten boj hotelowy to na pewno był też on. Ale jak to? Przecież... No tak, to miała być niespodzianka. Ale nie mogłyśmy ci nic powiedzieć. No ale... Marek, my też do końca nie wiemy, o co mu chodzi, ale skoro wykonałyśmy już zadanie... Wykonaliśmy, bo tata też wiosną z nami działał. No tak, skoro wykonaliśmy już tyle zadań, to nie mogłyśmy zrezygnować. Ale niech on nadal wie, że ty nic o tym nie wiesz. Tak będzie idealnie, dzięki temu będziemy mieli przewagę. No okej, ale po co miałby tu dzisiaj przychodzić? No masz rację. On też nie jest słowny. Mówił, że tylko będzie się kontaktował przez komputer. Tak, tylko przez komputer. No to w takim razie jak to może być on? Nie wiem, tak tylko przypuszczam. My nigdy się nie myliłyśmy. Poczekajcie w takim razie, sprawdzę, czy to był on. Ale jak? Normalnie. Otworzę drzwi i zobaczę, kto jest za nimi. A ty myślisz, że on tam stoi za drzwiami? Chyba żartujesz sobie, tata. Marek, daj spokój. Na 100% to był on. Głuche domofony. 3 razy. Pukanie do drzwi. I nikogo za drzwiami. Idę sprawdzić. No nie ma nikogo, ale... Co ale? Coś tam za drzwiami jest. Co jest? No to. Zobaczcie to. Co to jest? No nie wiem, co to jest. Ale skąd wiecie, że to jest do nas? No skoro stało na wycieraczce, to chyba do nas. O nie, kolejne zadanie. Ale po co, jakie zadanie? Co, balony będziemy sprzedawać teraz? Nie pytaj się nas, zapytaj jego. Co ty, przecież tata o niczym nie wie. Racja. Bierzemy do pokoju i sprawdzimy, co tam jest. Chodźcie. No bierzcie. Czekaj, zasłonię komputer. No co ty, przecież już naprawiony jest. Chciałbyś, on nam wysłał przez to instrukcję. Nawet jak zgubiłyśmy jego instrukcję w Warszawie. Chodźcie już. No idziemy. Mamo, lepiej odłączmy komputer. To lepsze rozwiązanie niż zasunięcie go. Przesuń się, Jóźka. Ja go wyłączę tu. Uwaga. No. I teraz? Komputer już nie działa. Już? Otwieramy. Ale co to jest? Wygląda jak prezent. Prezent?
Marek, no pomyśl, 11, urodziny Michasi. Trzeba pamiętać. Ale ja pamiętam. Otwieraj już to, jestem ciekawa, co tam w środku. Ale to trzeba rozwiązać. Co to w ogóle jest? Ej, co to za piłki? To gniotki, mamo. To zgniećmy je. No ale co tam jeszcze jest? Wow. No co jest w środku? Chodź, pokaż, nie mogę się doczekać. Chodź, wysypiemy. Wysypiemy. Wow, plecak Grosz Surprise. Ale super kolorowy. No. Co tam jest w środku? A co ma być w środku? No skoro to od niego. Racja, wiesz, on lubi nas zaskakiwać. No to sprawdzaj, może coś tam jest. To otwieramy, zaczynamy od najmniejszej. Dobrze, pokaż, co jest w środku. Ej, pusta. Ale tu coś jest. Chodź, nie, liścik. Liścik. Musimy czytamy. A mówiłem, że coś będzie? Skąd wiedziałeś? Nieważne, słuchajcie. Czytaj. Michasie, z okazji urodzin mały prezent dla ciebie. Nie zabraknie też zadania, tym razem będzie ono nietypowe. Czytaj dalej. Zrób quiz, kto jest twoją bliźniaczką w świecie LOL Surprise. Jaki quiz? Tam coś jeszcze musi być, słuchaj dalej. I znajdź swoją siostrzaną duszę. A już wkrótce pojawią się nowe wyzwania. No to otwieraj dalej ten plecak, bo tam coś musi być. Okej. Tutaj jest pusto, ale fajne przegródki, zobacz. Trzecia kieszeń, ile tych kieszeni? Ej, już raz, dwa, trzy. Tu coś jest. Tu coś będzie. Tu. Otwieramy szybko. Ale fajne gwiazdki. O, to magazyn Scooby-Doo? No. Magazyn LOL Surprise. O co tu chodzi? Popatrz, auto z łódką. Ale to nie wszystko, zobaczcie. Tu jest też magazyn Scooby-Doo. Otwórzcie to. LOL. Otwieramy po kolei. Na początku Scooby-Doo. Dobra. Joj. Chodźcie może do biurka, o. Chodź, idziemy. Tu ale trzeba komputer dać na bok. Zaczynamy od Scooby-Doo. Świetny pomysł. Co tam jest? Jeszcze. Ej, to jakieś obręczy? Tu ja wybrałem. To jest jakaś gra chyba. Zła potwora ze Scooby-Doo. Ej, tu. Tym się tutaj rzuca do tego. Trzeba chyba trafić. A co to jest? Wow. To jest gaśnica. O, tutaj mamy Scooby. Ej, to się... Scooby-Doo trzeba i do niego wrzucasz obręcze. To jest taka gra zręcznościowa chyba, co? No. Fajna, lubię takie gry. A ty? Ja też, a wy koniecznie dajcie znać. Rzucamy. Jest! Trafione! Ale co to jest? Otwórz to. No, musimy koniecznie sprawdzić. Co to? No gaśnica. Chyba wlewa wodę mi coś daje. Aha, i tu leci wtedy ta woda z tego. A tutaj właśnie gazetka Scooby-Doo. O, tutaj mamy labirynt. Zagadki, dużo zagadek. A tutaj komiks. No, to jak zwykle jakieś przygody. Kubiego. I jego przyjaciół. To jest plakat fajny. A może teraz tą gazetkę otworzymy? Daj, świetny pomysł. No zobaczmy, co tu jest. To też są jakieś niespodzianki. Tak, to jest też ten giniotek, a tu jest pełno. Jodkowa zabawa. A tutaj właśnie też jest ten quiz. Ej, quiz. Miałam go rozwiązać. Przecież to było kolejne zadanie. No to by było. Byście zapomniały wykonać jego zadanie. O, jaki fajny plakat. No ale czekaj, dalej. Trzeba szukać zadania. Gdzie jest? Tu jest, to robimy. Raczej ty robisz. No ale to jest nasze zadanie. No twoje. A chodźże zobaczymy co jest dalej. No. Zobacz co tu jest. To jest plecak z konkursu. To o co tu chodzi? Wymyśl i namaluj wymarzonego zwierzaka w stylu LOL Surprise. Aha. To ten plecak jest jedną z nagród w tym konkursie. Marek, już nie przedłużajmy. Robimy quiz. Moje magiczne zwierzę to pies. Najpyszniejsze danie na świecie to pizza. Mój ulubiony przedmiot w szkole to matematyka. No i jak tam? Quiz już zrobiony? Quiz już gotowy. Zobacz co mi wyszło. No co? Która jesteś? Najwięcej odpowiedzi E. Posłuchaj. Zawsze jesteś tam, gdzie najwięcej się dzieje. Uwielbiasz spotykać się z przyjaciółmi. No czyli jaka to jest postać? Sleepy Balls. Marek, ale zobacz to autko. Michasia, podaj. Kacie, na pewno się spodoba. Pokaż to. Łe, no bajer. Mnie się podoba ta motoruwa. To ono już jest twoje. No, czyli ja też sobie dostałam od bliźniaka. A ja co dostałam? Jak to co? Squishy Ball. To otwieram. No, otwieraj. Ale to jest to samo, co tu było w tej torbie. W takim razie niespodzianka od bliźniaka się chyba udała. Tym razem to mu się udała. Takie niespodzianki to mogły nam robić co tydzień. Mamo, ale co z zadaniem? No jak to, co przecież zrobiłaś? Ale komputer wyłączony. No to co, no potem załączysz komputer i tyle. O, i jest rozwiązanie.
Okej, to chodź idziemy Michasi o wszystkim powiedzieć. To chodź idziemy. Michasia! Co chcecie? Już! Chcemy ci powiedzieć o niespodziance. Jaka? Michasia, na weekend mamy przygotowaną dla ciebie niespodziankę. To już wiem, ale jaką? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Mogę ci zdradzić, że będzie też Tosia. Super, ale co? Spokojnie, jeszcze musisz poczekać. Już nie mogę się doczekać. Ty zasłaniałeś te drzwi? Nie. To kto je zasłonił? Może kelner. No nie wiem, może. Chodź. Ale co tu taki bałagan jest? Balony są porozwalane i w ogóle czego balon jest na krześle? No to kto tu był? Kelner pewnie chodził. I kelner by rozwalił balony? Też dziwne. A mama gdzie jest? Już ta godzina jeszcze jej nie ma. Na pewno jedzie z babcią. Chodź, weźmy poukładamy te balony, bo jak to wygląda? Goście przyjdą i będzie taki bałagan. No chodź. Ten balon gdzie był? Tu. No, co to tutaj jedynki? To wszystko rozwalone. Nie mam pojęcia, co tu się stało. W komentarzu napiszcie, co tutaj się stało. Jestem bardzo ciekawy. Zobaczcie, jak ładnie sala jest przygotowana. No. Wszystko już jest na stołach, pięknie poukładane. Tu coś stoi, tylko rozwalone balony są. Niestety, ciekawe, kto tutaj był. Dzwonisz do mamy? Nie, do Tosi się już jedzie. Aha, no i co? No chwila, dopiero zadzwonię. Dobra, co by tu jeszcze zrobić? Wszystko jest gotowe. Halo, Tosia, gdzie jesteś? No i co, już jest na miejscu? Nie, właśnie dojeżdżają. O, Tosia już jest. No też tak cieszycie. A nie, tak. A co tam ciekawego robicie? A nie, oglądamy. A mówiłaś Tosi, co się stało? Tak, mówiłam, że właśnie balony się zepsuły. No i co ty na to, Tosia? Jak myślisz, kto to był? Myślę, że brat bliźniak. A co wy sądzicie, to zostawcie łapkę w górę.